Hard Science Can Be Easy. Podcast Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprasza Karolina Głowacka. Ruch drogowy, kawiarnie, restauracje, kanalizacja, zakłady usługowe. Bez tego wszystkiego nie wyobrażamy sobie współczesnego miasta. A jak miasta wyglądały setki, tysiące lat temu? Czy człowiek współczesny, który przyprowadziłby się do, dajmy na to, starożytnego miasta, basenu Morza Śródziemnego, łatwo by się odnalazł w takiej przestrzeni? Karolina Głowacka przy mikrofonie. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek podcastu z serii Hard Science Can Be Easy. A moim gościem jest profesor Piotr Dyczek z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy pan wie, kiedy wymyślono taką koncepcję jak miasto? Ha, to jest pytanie o to, co było najpierw, kura czy jajo. Jajo. No każdy właśnie, ewolucjonista to panu powie. Ewolucjonista tak, archeolog niekoniecznie. Wie pani, sytuację mamy taką. Nagle około 11 tysiąclecia przed naszą erą, wiadomo, że człowiek zaczął udomawiać różne roślinki, no przede wszystkim zboża. I mamy w związku z tym dwie koncepcje. Że właśnie dlatego, że udomowił, to musiał się osiedlić. A druga koncepcja, że ponieważ się osiedlił, to udomowił. Jak to bywa z tego typu sprzecznymi hipotezami? Na potwierdzenie jednej i drugiej mamy mnóstwo informacji. W związku z tym zamiast zastrzegać problem... To nie są takie bitwy archeologów na konferencjach? Przeciąganie liny? Nie, to nie jest. Przeciąganie liny to jest po prostu odtwarzanie przeszłości, podawanie argumentów. Wie pani, w archeologii problem polega na tym, że nasza wiedza czy hipotezy, które tworzymy, bardzo zależą od tak zwanego stanu badań. To znaczy, co żeśmy odkryli. No i oczywiście, jeśli odkrywa się kolejne, załóżmy, antyczne miasto lub jakieś tam inne organizacje, inną organizację przestrzeni, no to jasno otrzymujemy nowe informacje. Automatycznie zwolennicy jednej lub drugiej teorii zyskują kolejne argumenty, bo to nie jest tak, że mnie się wydaje, że tak było, bo to tak często się mówi, tylko no my niestety, albo na szczęście, bo na tym polega nauka, musimy operować faktami. I to faktami, czyli jednoznacznymi informacjami na dany temat. A teoria naukowa to jest bardzo poważny projekt, a nie widzimy się, jak niektórzy to interpretują. Naukowa, tak, tylko że teoria naukowa bardzo często tworzy się w ten sposób. Niektórzy, i to jest oczywiście nienaukowe, że ponieważ ja myślę, że tak coś przebiegało, to znajduje potwierdzenie na przykład na wykopaliskach, gdy tymczasem teorię naukową trzeba tworzyć z drugiej strony, na podstawie wykopalisk czy badań źródeł pisanych, bo to zależy dobrze, czego. Ale to pan mówi hipotezę o tym, że udomowiliśmy te roślinki, tak. No to zaczęliśmy się osiedlać, albo na odwrót, najpierw zaczęliśmy się osiedlać, więc udomowiliśmy rośliny, no ale to jest wieś, a ja pana pytam o miasto. Nie, właśnie tutaj na tym polega problem. Miasto jest... Tym się różni od wsi, generalnie rzecz ujmując i nie wchodząc w zawiłe definicje, że ona nie zajmuje się rolnictwem. Miasto to jest przede wszystkim siedziba władzy, dlatego że kiedy mamy do czynienia z polami uprawnymi, musi ktoś tym całym zarządzać. Szczególnie na obszarze Bliskiego Wschodu, gdzie właśnie pierwsze te miasta najpewniej powstały, jest to problem odpowiedniej kanalizacji, to znaczy budowania odpowiednich rowów, przez które płynie woda na pola i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden element. Czyli władza jest pierwszym elementem. Władza jest bardzo mocno w tamtym czasie powiązana z religią. Wręcz uważamy te pierwsze miasta, że jest to gospodarka świątynna, to znaczy w tym sensie, że nadmiary zbiorów czy rezerwy zbiorów są przechowywane w świątyniach pod auspicjami bogów. I wreszcie trzeci element, który jest niesłychanie ważny, że miasto jest miejscem wymiany handlowej i produkcji rzemieślniczej. Oczywiście organizacja przestrzenna tych różnych tak zwanych państw miast, bo to my takiego określenia używamy dla tych pierwotnych struktur, jest różna w różnych obszarach, ale generalnie te elementy, o których wspomniałem, one wyznaczają nam miasto. A jak się kształtowała ich struktura? To znaczy coś, co kojarzymy właśnie z miastami typowo. Pan mówi o władzy, ale mnie też interesują takie zadania społeczne, czy typowo miejskie zawody, rzemieślnicy, że każdy ma swoje zadanie właśnie. Jest coś tu na rzecz, tylko że to wynikało po prostu z potrzeby. No bo jeśli mamy rozwój rolnictwa, zacznijmy, że chodzi nam tylko o rolnictwo, a nie inne elementy, no to jasne, że trzeba będzie produkować różnego rodzaju narzędzia, które się będą psuły. Trzeba mieć także wszystko to, co związane jest z przerobem tego zboża, czyli muszą być odpowiednie młyny, czy jakieś tam inne urządzenia. No czyli i zamiast każdy sobie, to każdy się specjalizuje. Każdy sobie to się specjalizuje i to jest zrozumiałe, że także wśród nas w tej chwili są ludzie, którzy mają lepszą rękę do produkcji
produkcji jakiejś, czy naprawiania kontaktów, inni się na tym całkiem nie znają i w ogóle od tego uciekają. I to jest jeden element, tylko że to jest kwestia rolnictwa. Do tego, jeśli dojdzie hodowla, to jest druga rzecz, ale proszę nie zapominać, że kiedy powstaje miasto, to miasto potrzebuje obsługi. Ktoś to miasto musi pilnować, ktoś musi budować mury obronne, ktoś musi ozdabiać to miasto, czyli pojawia się sztuka, no bo żeby władca był ważny i żeby się go wszyscy bali i podziwiali, więc musi opływać w pewną formę dostatku także estetycznego. Czyli zbytku, tak? Zbytku, no tak, no z władzą zawsze jest związany pewien splendor, pewien zbytek. Szczególnie jeśli ona jest jeszcze dodatkowo ma aspekt religijny, tak jak to było w przeszłości. Nie? Już nie mówimy o faraonach, półbogach, ale wydaje się, że ci pierwotni królowie na Bliskim Wschodzie także dość byli powiązani, byli kapłanami przeważnie. Zresztą to się ciągnęło aż przecież po czasy rzymskie. Cesarze rzymscy byli kapłanami Jowisza. Był Pontifex Maximus, czyli najwyższym kapłanem zarazem pełniąc tę funkcję. Także miasto wymusza później dodatkową specjalizację w ramach tego miasta. No ktoś musi miasto sprzątać, miasto musi być zaopatrzone w wodę, musi być skanalizowane i tak dalej, i tak dalej. Kiedy budujemy kanały irygacyjne, to jest to potężne przedsięwzięcie logistyczne. Proszę pamiętać, że to się robi wszystko ręcznie. I to nie jest prosta sprawa. Także tu wtedy miasto powoduje, że ono jeszcze musi obrastać specyficznymi funkcjami i specyficznymi specjalistami, którzy powodują, że to miasto w ogóle może funkcjonować. Ta kanalizacja mnie bardzo interesuje, bo ona jest związana też z poziomem higieny w miastach. Wie pani, zależy o jakim okresie będziemy mówić, ale generalnie cały antyk, już może nie od tego neolitu, tam 11 tysięcy lat tego, bo tego aż tak dobrze nie wiemy, ale w każdym razie to, co możemy uchwycić od epoki brązu, czyli załóżmy od drugiego przełomu, trzeciego, drugiego tysiąclecia przed naszą erą, to byli czyścioszki w stosunku do nawet chyba do nas. Co dlatego, pan powie? Dlatego, że my już nawet w pałacach minojskich, czyli w pałacach na Krecie, mamy przecież toalety, mamy systemy kanalizacyjne, mamy systemy doprowadzania wody. Ale takie toalety, małe, pojedyncze toalety? Prawdziwa toaleta w pałacu Fajstos na południu Krety została odkryta, a to nie jedyna, bo to jeszcze także w miasteczkach, które tam były, już trudno przywoływać. A taka muszla, czy dziura w ziemi, czy nie, no, to takim typowym sposobem, jak to zawsze jest na Bliskim Wschodzie, kucanym, nazwijmy to tak. Natomiast jeśli już... Najzdrowiej. Być może, ale no to tam wynika z troszkę innych uwarunkowań. Natomiast proszę nie zapominać, że już toalety greckie i toalety rzymskie to już są toalety w zasadzie w naszym stylu. Znaczy są, nazwijmy to, z sedesami, czy w każdym razie już się siedzi czyli na można tym. Można się rozsiąść, tak? Można się rozsiąść. Z gazetką? No i ma pani bardzo dużo racji, no bo wiadomo, że te toalety, one były przeważnie wspólne. Oczywiście były pojedyncze także, to zrozumiałe. Były przepierzenia? Ale nie, właśnie nie. Antyk ma to do siebie, że oni do swojego ciała podchodzili w sposób niesłychanie praktyczne, to znaczy nie dziwiły ich fizjologiczne objawy, które ciało wydaje. W związku z tym nie czyli było wstydu. Czyli moglibyśmy nagrać podcast na przykład, tak sobie siedząc? Dosłownie, dlatego, że nie było nie tylko przepierzeń, ale my na przykład, ja mam takie wykopaliska w Twierdzy Legionowej w Bułgarii, gdzie odkryliśmy w szpitalu wojskowym latrynę. No i w latrynach oprócz tych siedzisk, nazwijmy to tak, były jeszcze takie specjalne rynienki na urynę, żeby, no, czyli rodzaj pisuaru, ale trochę to inaczej zorganizowane. W dodatku tam płynęła woda, żeby to wszystko było czyściutkie. No i oczywiście tam jeszcze środki dezynfekcyjne, które były potrzebne. No i ta rynienka, no to stanowiła, kiedy się tam dyskutowało, no stanowiła podstawę dla nóg. Efekt jest tego taki, że w tych miejscach, gdzie mamy sedesy, nazwijmy to tak, te rynienki są wyżłobione. To znaczy ktoś sobie siedział, machał nogami, no i dyskutował. Zresztą w tych toaletach często pojawiały się napisy. Czyli tam nie tylko jest taki fajny napis, nie wiem, jak go przetłumaczyć dokładnie, znaczy dokładnie wiem i na tym polega problem. W każdym razie, że tutaj był Apolodoros, który był lekarzem cesarza Tyberiusza i w tym miejscu kakawit bardzo dobrze, bo to jest taki termin użyty. Także w ten sposób podchodzono. No może nie piszmy tego teraz w toaletach. Zresztą w toaletach, jak pani zauważyła, no teraz to już jest nie tak popularne, no bardzo często pojawiały się napisy. To jest jednak jakieś miejsce refleksji, niekoniecznie zawsze wysokiego lotu, no ale często obdarzone dużą dozą humoru. A czy były zasady ruchu drogowego? I tak, i nie. To znaczy mamy taką sytuację, że my nie za bardzo wiemy, czy to był ruch lewo, czy prawoskrętny, stronny. Natomiast wiemy, że rzeczywiście ruch był kontrolowany. Po pierwsze,
Były specjalne straże, które na skrzyżowaniach dużych dróg czy w miastach regulowały ruchem. No, chodziło o pierwszeństwo, nazwijmy to, przejazdu. Taka policja? Rodzaj takiej policji. Rzeczywiście to byli wigile, to były takie straże. To inna trochę struktura, ale generalnie sprowadzało się to do tego. Zresztą w prowincjach rzymskich akurat rolę policjantów drogowych pełnili na przykład żołnierze w ramach swoich funkcji. No, to ja bym była za tym, żeby tutaj też w Polsce też tak wprowadzić. No, system był bardzo sprawny w każdym razie. Natomiast to, co my wiemy na temat ruchu, to jest już rzeczywiście czysta archeologia, bo jakkolwiek ulice rzymskie, obojętnie jakie, były wybrukowane solidnymi kamieniami, to długotrwały ruch kołowy powodował wyżłobienia. I my w związku z tym mamy wyżłobienia wykonane przez koła rydwanów, przez koła wozów transportowych i tak dalej, i tak dalej. I sprawdzając ich wzajemne relacje, czyli które powstaje wcześniej, które później, jak one były zrobione, na jakiej szerokości były te osie, jesteśmy w stanie ustalić jak gdyby historię tej drogi od momentu, kiedy pierwsza rysa na powierzchni tej drogi powstała. A z tego możemy wnioskować na przykład, kto miał prawo skrętu w lewo, pierwszy, kto drugi. Dlatego, że wszystkie te wyżłobienia wskazują, który ruch był uprzywilejowany. Ale wydaje się, że nie było jednakowych, ogólnych takich zasad, czyli tak jak teraz mamy jakiś kodeks ruchu drogowego. Zresztą, proszę czyli pamiętać... Czy każde miasto po swojemu? I nie tyle każde miasto po swojemu, co po prostu no, ruch był duży, ale też trasy były fantastyczne. To przecież były autostrady antyku. W związku z tym nie było czegoś takiego, żeby były jakieś dramatyczne zderzenia się. Drogi były tak prowadzone sprytnie, że miały przecież i nachylenia na wirażach, że one były, jeśli się musiały wznosić w górach pod odpowiednim kątem. I także to było bardzo czyli dobrze zapracowane. Czy też były serpentyny, tak? Takie zakosy, zygzaki. Mhm. No, rodzaj serpentyn, tylko że tam oni nie mogli i wiedzieli, ile nie mogą przekroczyć kąta nachylenia. I to nie tyle ze względu na wspinanie się po tej drodze, co ze względu na wyhamowywanie ciężkiego wozu przez było, nie było juczne zwierzątka. Natomiast oni to mieli bardzo rozwinięte. Przecież w wielu miastach były wypożyczalnie samochodów, byśmy dziś powiedzieli. To nie były tylko luksusowe samochody na przykład dla potrzeb ślubów czy pogrzebów luksusowych, ale to można było sobie wynająć rydwan albo jakiś wóz, no bo trzeba było pojechać za miasto. Jeśli trzeba było coś przetransportować, można było wynająć wóz transportowy. Bajs miały taksówki, nawet wiemy, że miały taksometry. Także to wszystko fantastycznie funkcjonowało. A transport publiczny? Transportu zbiorowy? Publicznego nie było czegoś takiego, dlatego że w zasadzie każdego było stać na to, żeby się jakoś przemieścić. Nie? Bo jeśli się było niewolnikiem, no to samemu się chodziło na piechotę po mieście, rzecz jasna. Ale bardzo często, kiedy się jechało na zakupy, to pan dawał odpowiedni środek transportu. I to niekoniecznie zaraz chodzi, że tu jedzie jakiś rydwan czy wóz, ale po prostu wystarczy zwyczajny osiołek, który był objuczony tam towarami. Proszę pamiętać, że to podejście do niewolników było też inne. Oni często byli wręcz członkami rodzin. Także to troszkę inaczej ten świat wyglądał. My mamy pewne stereotypy wypracowane przez chociażby niezbyt szczęśliwie skonstruowane filmy mówiące o antyku lub takie stereotypy powielane gdzieś tam. Natomiast w praktyce to wyglądało dużo bardziej zróżnicowane, bardziej kolorowo i troszkę inaczej niż my myślimy. Oczywiście były też sytuacje dręczenia ludzi i tak dalej, ale to już raczej był wyjątek. Czyli wiemy, że był rodzaj policji pilnującej tego, co ruchu. Się dzieje na skrzyżowaniach ruchu, a jeśli na przykład na targu ktoś coś ukradł i uciekał, to kto to go gonił? To byli wigiles, to w ogóle były straże specjalne miejskie, one podlegały edylom, bo to był taki urzędnik właśnie, który zajmował się, no, rodzaj burmistrza, byśmy dziś powiedzieli, który zajmował się funkcjonowaniem miasta i on miał do tego całe straże, które zarówno w nocy, jak i w dzień pilotowały, czy też patrolowały takie miejsca, które były zagrożone. One również, co jest interesujące, na przykład musiały zgłaszać wszelkiego rodzaju usterki, na przykład systemów kanalizacyjnych, wodociągowych. Jeśli pożar gdzieś był, bo była przecież i straż pożarna osobno jeżdżąca i gasząca pożary. Także oni byli skrzyżowaniem policji z urzędnikami tam straży miejskiej. No, tak byśmy to dziś nazwali ich funkcje, ale oni łączyli te funkcje ze sobą. Czyli mieli pewne uprawnienia naszej policji i uprawnienia straży. A życie nocne? Życie nocne, no ono przeważnie, jeśli chodzi o normalnego mieszkańca Rzymu, no, trwało dopiero no, późną nocą, tylko że trzeba pamiętać, że tam czas był przesunięty. Generalnie Rzym, czy ten starożytny świat nie wstawał przed godziną 8 rano naszego czasu, bo to jest kwestia... Przeprowadzam tak, się. Tak, to jest kwestia liczenia czasu. No taki Pliniusz, czy tam któryś, no to koło 9 zaczynał myśleć o śniadaniu. Ale efekt tego był taki, że później była przerwa, no bo upał po południu.
południu, no a życie nocne zaczynało się no tam o godziny 5, 6, licząc wedle naszej struktury czasu, biesiadowaniem, które się przeciągało do nocy i to były biesiady rzeczywiście pierwsza, druga. Ponieważ o 4 nad ranem... To klasyczne cały czas. No to nic się nie zmieniło, ponieważ łaźnie publiczne i to najpierw dla kobiet otwierane było o 4 nad ranem, no więc niektórzy w zasadzie prosto z imprezy mogli pójść do łaźni. Ale takie bary normalnie, regularne były? Nie, mówię o łaźnie. Nie, to ja już... o tym życiu nocnym. A o życiu tyle. Nocnym? Nie, to była bardzo, bardzo ten... Dwa rodzaje były. Pierwsze to rzeczywiście takie domóweczki. To zależy, kto był jak bogaty i z jakiej okazji, ale trzeba pamiętać, o czym zapominamy, że w kalendarzu rzymskim, ale także w kalendarzu greckim, prawie co trzeci dzień to było święto. Znaczy, 1/3 roku przypadały, no to były różne święta. Jak oni się tak dorobili całego imperium w takim razie? No bo byli skuteczni. Oni byli skuteczni i konsekwentni, byli dobrze zorganizowani. Oni byliby zdziwieni, jak nasze miasta współczesne są zdezorganizowane, jaki jest bałagan i u nich nie było problemu to w zasadzie korupcji. Zaraz pogadamy, jeszcze pan mi nie ucieknie z tego życia nocnego, czyli co, bary normalne były takie, regularne na każdym rogu? Znaczy były bary szybkiej obsługi, w samych Pompejach jest ich, ja nie chcę skłamać, około 80 odkrytych, można było tam zjeść, można tam widziałam, było wypić. Świetne, takie na rogach. Niekoniecznie na rogach, one były w ciągach ulic, bo proszę pamiętać, że w zasadzie w konstrukcji urbanistycznej miasta partery domów, one służyły albo właśnie jako bary, albo służyły jako czyli pracownie. Punkty usługowe albo sklepiki, czyli to były całe ciągi, oni by byli zdziwieni, że taka pustka u nas jest, że partery są w zasadzie niezagospodarowane. U nich to po prostu tam się koncentrowało życie gospodarczo-ekonomiczne. Także spokojnie można było przez całą noc zjeść coś i spokojnie można było sobie ucztować. Oczywiście, jeśli ktoś przesadził z piciem, no to wtedy go dopadali go wigile, czyli straże nocne. A co oni pili, wina? Tak, no, raczej mocnych alkoholi nie były. Później się pojawiło piwo, które było celtyckim wynalazkiem, ale bardzo szybko zostało przejęte. Piwo oni początkowo specjalnie nie lubili, dlatego że ono było nie tak smakowite jak teraz. Ono było troszkę bardziej gęste, wywodzące się jeszcze zresztą z zakwasów z czasów egipskich, które w ogóle to było nie do picia z naszego punktu widzenia. Ale generalnie było wino. Wino przeważnie zawsze było mieszane z wodą. Różne były proporcje. To przejęli od Greków. 1,4, 1,6, czyli jeden kubek wina, 4 kubki wody. Czyli to było takie niskoprocentowe. Chociaż były wina, jest takie wino deserowe, które samo w sobie już zawierało wodę. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia, ponieważ w południowej Francji starano się otworzyć produkcję czy smaki niektórych win rzymskich. My znamy, że było ich ponad 40 gatunków, ale trudno było powiedzieć, jakie były receptury. 5 czy 6 udało się odtworzyć i one w zasadzie wszystkie są nie do picia dla nas. One są bardzo esencjonalne, słodkie, czasem jeszcze z dodatkiem żywic. Natomiast jedno wino... Dlatego ta woda, tak? Nie, między innymi jest tu coś na rzeczy. Woda chodziło po prostu o to, żeby obniżyć poziom procentu, bo w tej temperaturze to... Mhm. Proszę pamiętać, że nie mieli kawy, nie mieli herbaty. Wino miało świetne znaczenie, to tak jak rozpowszechnienie się piwa w XVII-XVIII wieku, ponieważ woda była zanieczyszczona, a jeśli trzeba było pić, no to lepiej było pić rozcieńczone wino. Nawet jeśli woda dolana do tego wina nie za bardzo była świeża, to alkohol powodował, że się to niszczyło. W dodatku takim popularnym najbardziej napojem była tak zwana poska, czyli ocet winny. Ocet winny, który powstawał po fermentacji, kiedy już wino się zepsuło, bo tam w zasadzie co rok trzeba było wino wymieniać, ale to było bardzo dobre, bo to było lemoniada. Dodawano do tego na przykład pietruszki, czyli gotowano to i dodawano miodu, bo było bez wody to w zasaddzie pić, chociaż z wodą było lepsze i to był taki napój w zasadzie codzienny. Czysta woda oczywiście też była w użyciu, bo trzeba pamiętać, że oni mieli akwedukty i te akwedukty, czy woda, która w nich płynęła, była ze specjalnych źródeł. Ci sobie uzmysłowimy, że do Rzymu leciało 11 akweduktów dające bodaj milion metrów sześciennych na dobę wody. No to oni tej wody mieli rzeczywiście bardzo dużo, jeśli założymy, że w tym czasie Rzym miał 1 000 000 mieszkańców, czyli na każdego przypadał 1 metr sześcienny wody średnio licząc. A mówiło się o tym ołowiu, że on był szkodliwy. Czy nie, to jest nie, jakaś to całkowita bzdura. Mhm. Wie pani, to polega na tym, że... Bo miało być tak, że rury były ołowiane. Nie, wszystko tak, ten, tylko usiłuję wyjaśnić, skąd się to wzięło. Tak. Mianowicie, kiedy my mówimy o wodociągach naszych, to nam się to kojarzy z rurami, które biegną w ziemi.
Odpowiednikiem słowa wodociąg w języku łacińskim jest akwedukt. To powiada po prostu prowadzę wodę. I on może ją prowadzić rzeczywiście rurami, zaraz powiemy jakimi, ale może też prowadzić na arkadach. I stąd część w ogóle uważa, że akwedukty to te na arkadach, a te inne podziemne to coś innego. To wszystko były akwedukty. One były zrobione w ten sposób, że rzeczywiście od źródła jakiegoś tam wybranego, często bardzo daleko, parędziesiąt kilometrów, woda grawitacyjnie spływała. Stąd były potrzebne albo syfony, czyli wkopywanie się pod ziemię, albo robienie arkad. Kiedy ona dochodziła do granic miasta, wiadomo, że miasto jest położone na różnych wysokościach, w związku z tym musiała być po pierwsze rozdzielnik wody i wieża ciśnień. Przedtem jednak osadnik, no ponieważ zawsze jakieś osady w tej wodzie pozostały. Czyli to był system wstępny, prawie identyczny jak współczesny, czyli filtry, wieża ciśnień dla wyrównywania ciśnień. Do tego momentu woda płynęła pod ciśnieniem atmosferycznym. Ale od tego momentu, czyli od wieży ciśnień, ona musiała już być zamknięta, odizolowana od ciśnienia zewnętrznego, ponieważ ciśnienie w rurze często musiało być wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. W związku z tym ta rura zaczynała najpierw być bardzo szeroka i niektóre wykuwano z kamienia, później robiono je z gliny, czyli ceramiczne rury. Kiedy jednak ta rura dochodziła do miejsca domu jakiegoś konkretnego, gdzie musiała być rozdzielona, no to trzeba było zrobić to jeszcze dodatkowymi innymi rurami. Ponieważ trudno było za każdym razem formować od nowa różne średnice rur ceramicznych i one byłyby trudne do wypalenia. W związku z tym tam stosowano blachę ołowianą rzeczywiście. Te rury były znormalizowane poprzez długość boku takiej blachy, bo chodzi o to, że za wodę niektórzy musieli płacić, bo były liczniki wody, a jeśli nie było liczników wody, to chodziło o rury o określonej średnicy. A uzyskiwano to przez to, że była znana długość jednego boku prostokąta, z której ona była zwijana. Rzeczywiście jest tak, że można by zakładać, że jakieś elementy, związki chemiczne ołowiu przejdą do wody, ale tak nie było i to z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, ołów ma to do siebie, że bardzo szybko sam się utlenia, tworząc tak jak na aluminium warstwę ochronną, ale druga rzecz była ważniejsza. Praktycznie na całym obszarze śródziemnomorskim woda była wybierana ze źródeł o wysokiej mineralizacji, czyli zawierającej bardzo dużo wapna. To cały Rzym jest zbudowany z tego typu wapna, jak widzimy z takimi bąbelkami w środku. To wapno ma to do siebie, że ono się osadza wewnątrz rury. W związku z tym, kiedy rura zaczęła być używana, ten osad stawał się osadem jednocześnie izolującym bezpośrednio od wpływu metalu, jeśli w ogóle miałby być. Przy czym trzeba pamiętać, że te rury ołowiane, one leciały na bardzo krótkich odległościach. To po prostu od głównego wodociągu lecącego, załóżmy gdzieś środkiem ulicy, czy środkiem to kanał, ale gdzieś załóżmy na poboczu ulicy, no doprowadza się do pierwszego domu, drugiego domu, trzeciego domu. No i tam już ten system, ze względu także na to, że czasem te rury musiały być zaginane pod różnymi kątami, no tam te rury ołowiane były najbardziej pożyteczne i najskuteczniejsze. Ale we wszystkich rurach ołowianych, które ja przynajmniej w życiu widziałem i widziałem ich nieźle, dużo z różnych miast, zawsze mamy wewnętrzny osad. Pytanie, dlaczego ta rura nie zarastała całkiem? Owszem, ona czasem zarastała, tylko że trzeba pamiętać, że to zarastało do momentu wyrównania ciśnień, ponieważ ciśnienie w rurze powodowało, że te nowe elementy już nie mogły się utrzymać i w związku z tym spływały z wodą. Także ten system przypadkowo zadziałał jako system izolacyjny. Wspaniale, cieszę się, uwielbiam, kiedy naukowiec obala różne popularne mity. Panie profesorze, my tak sobie dość swobodnie i lekko rozmawiamy o tym, jak się żyło w miastach starożytnych, a co z biedotą były dzielnice? Jak to wyglądało z tej perspektywy osób, którym było ciężej? Wie pani, to zależy, co my będziemy uznawać za biedotę, bo to są dwa jak gdyby elementy. Kto w ogóle mieszkał? No przecież mieszkali właśnie rzemieślnicy, oni byli z natury bogatsi. Czyli samo miasto ze swej istoty to byli ludzie średniej klasy. No bo to była obsługa miasta i obsługa okolicy. No, rzemieślnicy, urzędnicy i tak dalej. Oczywiście oni mieli niewolników. Ci niewolnicy niektórzy, zresztą większość, mogła uzyskiwać pewne gratyfikacje. Czyli oni mogli zbierać sobie pieniążki u swojego pana, po jakimś czasie nawet się wykupić, a najczęściej było tak, że po śmierci pan uwalniał tych niewolników. Oczywiście do miasta, jak to zwykle do miasta, w poszukiwaniu dorywczej pracy przychodzili ludzie, którym albo się nie chciało pracować gdzieś, tam, nie wiem, na jakichś latyfundiach, albo po prostu pochodzili z takich rodzin, gdzieś z małych miasteczek, wiosek. To jest dokładnie tak samo, wędrówka ze wsi do miasta. Oni oczywiście byli kiepsko wykształceni i ciągle imali się dorywczych prac. Te prace dorywcze, one były sezonowe, jak łatwo się domyślić. Mianowicie wtedy, kiedy było dużo plonów, kiedy były targi, kiedy były uroczystości, to oni mieli pełno
pełne ręce roboty i mogli sobie zarabiać. Ale oczywiście nigdy te zarobki nie były takie, żeby móc całkowicie swobodnie przeżyć i być i czuć się bogatym. Oni musieli oczywiście gdzieś mieszkać. Można by powiedzieć, że czemuż miałoby się państwo czy miasto martwić tym, gdzie mieszkają ludzie, no, którzy nie za bardzo temu miastu są potrzebni. A otóż nie. Oni się nimi opiekowali, w związku z tym powstawały dzielnice domów czynszowych, które były specjalnie tanie. One w zasadzie były tanie. To były kamienice nawet dość wysokie, paropiętrowe, czyli na nasze warunki byłyby to wieżowce. One były dużo wyższe, czyli sufity były wyżej położone, czyli same budowle bardzo się wznosiły. Zresztą jak wysoko się wznosiły, można zobaczyć do dziś, jeśli ktoś będzie w Rzymie, to po drugiej stronie Kapitolu, wzgórza kapitolińskiego, jest fragment takiego domu. Tylko ten fragment my widzimy ostatnie 2 czy 3 piętra i jeszcze się chyba wznoszą, tylko musimy pamiętać, że jeszcze 14 metrów w dół jest fundament tego domu, czyli piętra w dół, bo tyle narosło, 14 metrów osadów narosło od czasu wybudowania do czasów współczesnych. Tam się wynajmowało w zasadzie jedną izbę. I w tej izbie stosunkowo tanio można sobie było mieszkać. To było w zasadzie spanie, dlatego że jedzenie było tanie i można było sobie kupić w dowolnym miejscu. Zresztą oni często pracowali w tych ale barach. Ale to wszystko dużo lepiej brzmi niż na przykład życie w miastach w czasie rewolucji przemysłowej. Oczywiście, że tak, dlatego że ceniono siłę roboczą. Niech pani pamięta, siła robocza była droga. Niewolnika się ceniło nie tylko dlatego i nie gnębiło, jak to się ma w przekonaniu, bo my trochę patrzymy na niewolników, a na niewolników amerykańskich. A to jest coś całkiem innego. On jeśli kupował niewolnika, on potrzebował rąk do pracy. Proszę pamiętać, że populacje były niewielkie. W związku z tym, jeśli ja miałem wielkie pola pod uprawę, no to ja musiałem nająć ludzi. A ponieważ nie było skąd ich nająć, więc kupowałem niewolnika, ale za niewolnika musiałem zapłacić ciężkie pieniądze. W moim interesie było, żeby on był zdrowy, żeby był wyżywiony, żeby się rozmnażał, no bo to mam kolejne ręce do roboty. W związku z tym to podejście było całkowicie inne. To nie jest tego typu niewolnictwo właśnie, że my na siłę porywamy kogoś i robimy z niego no, rzeczywiście takiego, nazwijmy to w cudzysłowie, amerykańskiego niewolnika. Mm-hmm. Czy człowiek współczesny, który by się przeprowadził do takiego starożytnego miasta, to no, z tego, co pan mówi, odnalazłby się raz, dwa? Z jednym wyjątkiem ustroju politycznego. Byłby zdziwiony demokratyczną formą zarządzania coś i demokratyczną... Coś pan za dobrze opowiada o tych starożytnych miastach. Pan jest ich fanem po prostu. Nie jestem fanem. Kopię je po prostu, czyli odkrywam. Nie, po prostu my wiemy, jak funkcjonowało miasto. Tam obywatel miasta niektóre rzeczy musiał robić sam dla miasta. Proszę pamiętać... Czyli wspólna odpowiedzialność. Wspólna odpowiedzialność. Proszę pamiętać, że nawet w Rzymie, który liczył 1 milion ludzi, zachowano system, który był od zarania dziejów. Podobnie zresztą było w Grecji, że każda dzielnica miała swoje miejsce spotkań. To miejsce spotkań to było miejsce dyskusji, co my chcemy w swojej dzielnicy i co my chcemy zrobić dla miasta. Następnie takie uchwały, czy takie propozycje przechodziły do wyższego szczebla, czyli do Senatu, czyli Rady Miejskiej generalnie, jeśli już tak będziemy to ogólnie mówić. I ona miała obowiązek to rozpatrywać. Przechodziło do edyla, czyli do człowieka, który zarządzał miastem, że to i to należy w tym mieście poprawić i tak zrobić. Czyli po pierwsze to był ten system, bo w które proszę pamiętać, wszyscy urzędnicy byli zdublowani. To znaczy było 2 konsulów i każdy z nich miał prawo weta, oni musieli wypracować konsensus. Konsulowie mogli pełnić funkcję tylko na 1 rok i nie dostawali za to ani grosza. Żaden urzędnik miejski nie dostawał ani grosza za swoje funkcje. To po co oni to robili? Dla instytucji samej. Oczywiście to dawało im później, w przyszłości, pewne profity, bo na przykład jeśli był bardzo dobrym konsulem, to mógł być wybrany do Senatu, jeśli nie był członkiem Senatu. Zresztą część przychodziła. Mógł zostać namiestnikiem prowincji, mógł zostać urzędnikiem państwowym. On zyskiwał popularność i ciężką kasę, dlatego że jeśli zostawało się no, szefem prowincji jakiejkolwiek, czy to będzie prowincja senatorska tak zwana, czyli mianowany przez Senat, czy prowincja cesarska, mianowany przez cesarza, tu chodzi o te prowincje, które były na granicach, to on z podatków z danej jeśli dobrze je egzekwował, miał pewien udział w tych podatkach. Automatycznie te funkcje, one w przyszłości mogły dawać bogactwo, a wielu wystarczył sam splendor. Proszę pamiętać, że imionami konsulów nazywano budowle i wielkie konstrukcje. I do dzisiaj mamy zawsze tam wypisane, to jest na pieczęciach, to są tak zwane daty konsularne, czyli łatwo nam określić datę, bo wiemy, jaki konsul panował, czyli miał funkcję. Jeśli on uderzył stempel, to wiemy, w którym roku to powstało. To jakby takie małżeństwo starożytno-rzymskie przyjechało na wycieczkę na weekend do Warszawy, to co by ich zaskoczyło?
No przede wszystkim ten system, że tutaj w zasadzie tak. Nie ma gdzie zjeść i nie ma co... No jak nie ma gdzie zjeść? No nie, no proszę, w niedzielę pomaszerować i usiłować, zrobić zakupy albo pójść do knajpy. Jakby pani chciała naprawić buty, teraz się już nie naprawia, to szewca pani nie znajdzie. No, będzie pani oglądała piękne, pozamykane sklepy z pięknymi wystawami i w zasadzie ten biedny Rzymianin umrze z głodu. Ale to niedziela. Ale tu nie chodzi o to. Tam niedziela to był właśnie dzień handlowy, bo tu mówimy o trochę innym układzie tygodnia. To jest zrozumiałe. Ale to była właśnie fajna. Tam się wszyscy wtedy właśnie zbiegali i handlowali. Są całe w ogóle takie spisy, gdzie, w którym mieście, w jaki dzień odbywają się jarmarki. I chodzili tacy sobie ludzie od miasta do miasta i handlowali. To jeszcze na zachodzie gdzie czasem przetrwało, że jeżdżą takie specjalne sklepy na kółkach, no i tam, tu jest dzisiaj targ, no to tam jedziemy i sprzedajemy, to jest dawny rzymski ten. Są jeszcze dni targowe przecież. Tak, tylko że byliby zdziwieni smutkiem tego miasta i przede wszystkim, to może zaskoczy panią i państwa, byliby zadziwieni brakiem zieleni. My mamy, kiedy chodzimy po Forum Romanum czy po Agorze Atejskiej, no to na Forum Romanum w ogóle katastrofa, bo tam część to są jeszcze tufy wulkaniczne, w związku z tym one są brunatne i to tak źle wygląda, no bo wszystko to, czym to było budowane, zostało zniszczone. No i tam rosną jakieś trawki, ale nie celowo. Podobnie na Agorze Atejskiej, no może trochę to lepiej wygląda, bo trochę drzewek, tam oliwek czegoś, ale tak samo nędzne. Trzeba pamiętać, że te główne place miejskie, czy to będzie Forum, czy to będzie Agora w miastach greckich czy rzymskich, zależnie, one były pełne roślinności. Tam nawet roślinki stały w specjalnych doniczkach. Takie doniczki znaleziono na Agorze Ateńskiej. My mamy zapisy, że Forum Romanum pachniało różami, ponieważ zasadzono tam, któryś z konsulów kazał zasadzić całą baterię różnych pachnących roślinek i podlewano je, był wodociąg specjalny, który je podlewał. Czyli oni byliby zdziwieni, poszliby na, nie wiem, obecny plac defilad i pewnie by im szczęka opadła, czemuś to jest tak wybrukowane i nic się tam nie dzieje. To na koniec proszę mi powiedzieć, czy skąd pan to wszystko wie? To znaczy, czy odtwarzanie codzienności jest trudniejsze niż na przykład odtwarzanie tutaj była bitwa i przegrał ten, jest i wygrał trudniejsze. Tamten. Wie pani, to są dwa jak gdyby poziomy. No jedno, no to są wykopaliska i źródła pisane, które tam są, które są wyrywkowe. Trzeba pamiętać, że ze źródeł pisanych antycznych łącznnie, globalnie, między załóżmy pierwszym a czwartym wiekiem pewnie zachowało się około może 5% źródeł. Czyli mamy je całkowicie wyrywkowe. Archeologia pozwala weryfikować te źródła i pozwala uzyskiwać dodatkową wiedzę. Przy czym ta dodatkowa wiedza jest też kontekst, bo wie pani, my odtwarzamy życie ludzi i funkcjonowanie jakiejś przestrzeni, którą badamy, na podstawie często fragmentów. To nie są jakieś całe rzeczy. To jest kwestia układu warstw archeologicznych, ich koloru, domieszek, połamanych fragmentów, jakichś naczyń. No, jak są piękne zabytki, to jest osobna zabawa, ale przeważnie one są potłuczone. Wie pani, my tworzymy mozaikę, przy czym problem polega na tym, że ta mozaika może być skomponowana w różny sposób. Czyli im więcej mamy informacji, tym bardziej zbliżamy się do tego prawdziwego wzoru tej mozaiki, czy tej wyszywanki, którą sobie tam robimy. No i, ale to jest właśnie ten start badań. Im więcej będzie takich badań prowadzonych, im więcej będziemy sprawdzać takich elementarnych, drobnych rzeczy, tym lepiej. Chociaż one z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego są całkowicie bezsensowne. No bo co? Widzę archeologów myjących usilnie jakieś tam fragmenty skorup, zlepiających je, nie wiadomo co, ani z tego rzeźba nie powstanie, ani garnek, czemu oni tego nie wyrzucą. No bo rzeźba to rzeźba. Piękny dzban zachowany w całości to piękny dzban zachowany. A ci się zajmują jakimiś śmieciami z punktu widzenia ludzi. Odłamki metali idą za ciężkie pieniądze do analiz, do jakichś tam konserwacji. Po co my to robimy? No bo to są te elementy życia codziennego, średniej społecznej. To nawet będzie mediana społeczna, nie tyle średnia. No bo to tu zgubił człowiek jakąś fibulę, czyli tam agrafkę, którą było spięte ubranie. Tam kawałek tkaniny gdzieś się zachowało. Tam poleciały ćwieki od sandałów albo cały sandał, rzemyczek wyrzucony. Dla nich to już był śmieć. Na szczęście w warstwach archeologicznych on jest i na tej podstawie my teraz jemy. A, to sandał. A to jaki typ sandała? A polska archeologia jest mocna, nie? No myślę, że jest jedną z najlepszych na świecie i to nie dlatego, że każda akurat swój kuper chwali, bo tutaj jestem akurat archeologiem, ale tak jest i w zasadzie Uniwersytet Warszawski to jest siła, dlatego że my tu mamy dwa centra, bo pani mnie przedstawiła jako człowieka z Uniwersytetu Wydziału Archeologii, ale ja kieruję takim ośrodkiem badań nad antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Mamy 5 wykopalisk w różnych miejscach. No, a drugim takim jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, które z kolei głównie jest w Egipcie. I my te dwie jednostki
jednostki niezależnie od wydziału archeologii. Te wykopaliska w Egipcie chyba szczególnie słynne. Tak no one wydaje. Są słynne, bo są bardzo długo trwają i proszę nie zapominać, że no, na miłość boską, no, świątynię Hatshepsut trudno przeskoczyć, nie? Bo to prawie jak piramida, więc to jest to. Ale o wielu na przykład innych wykopaliskach mniejszych już się tak nie słyszy, chociaż one z punktu naukowego są tak samo ważne. Ukłony dla całej archeologii polskiej, uniwersyteckiej, szczególnie warszawskiej. Pan profesor Piotr Dyczek z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu z cyklu Hard Science Can Be Easy. Więcej znajdziecie na stronie Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego cwid.uw.edu.pl. Do usłyszenia.